Godzina 19 to jest program Dzisiaj. Danuta Holecka, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Mamy do czynienia z zorganizowaną, bardzo sprawną na wielu poziomach akcją łamania polskich granic. Zdumiewająca przemiana Donalda Tuska w sprawie obrony granicy. Panie premierze, to pytanie, czy pan przeprosi za posłów, którzy biegali po granicy i uniemożliwiali pracę polskim służbom? Platformo, przeproś za hejt wobec żołnierzy i strażników granicznych, za szczucie na żołnierzy. Wiemy o tym, że doszło do próby powołania ambasadora z pominięciem zgody prezydenta Rzeczpospolitej. Jest destabilizujący. Rząd chce wymienić ambasadora we Włoszech, pomijając prezydenta. To prezydent mianuje i odwołuje przedstawicieli Polski w innych państwach. Próby ominięcia są tak naprawdę działaniami ośmieszającymi państwa polskie. To jest jakaś schizofrenia. Emeryci dostaną niższą emeryturę, esbecy wrócą do łask. W ostatnich dniach jesteśmy świadkami zdumiewającej przemiany Donalda Tuska. Jeszcze nie tak dawno obecny premier krytykował rządzących za zdecydowaną obronę polskiej granicy. Dziś zapowiada wsparcie mundurowych i przywrócenie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Być może należy się cieszyć. Przecież lepiej późno przejrzeć na oczy niż pozostać ślepym. Jednak być może warto byłoby przeprosić i przyznać się do błędu, aby ta przemiana przynajmniej wyglądała na wiarygodną. Maciej Struk. Ugodzony nożem przez migranta żołnierz walczy w szpitalu o życie. W ostatnich miesiącach nasiliły się ataki cudzoziemców ściąganych na Białoruś przez Putina i Łukaszenkę. W związku z tymi dramatycznymi wydarzeniami Donald Tusk, Tomasz Siemoniak i Władysław Kosiniak-Kamysz zorganizowali przy granicy konferencję prasową na tle funkcjonariuszy i żołnierzy. Nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie fakt, że wcześniej za to samo ówczesna opozycja domagała się dymisji byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Ja już gardło zdarłem, kiedy tłumaczę, czy w Polsce, czy poza naszymi granicami, że to nie jest, że my nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi azylantami. Mamy do czynienia z zorganizowaną, bardzo sprawną na wielu poziomach akcją łamania polskiej granicy i prób destabilizacji państwa. Gardło premiera zdarło się bardzo szybko. Donald Tusk, zanim został szefem rządu, sytuację na granicy oceniał, delikatnie mówiąc, zupełnie inaczej. Wtedy na krytyce zdecydowanych działań wojska, funkcjonariuszy i rządzących w obronie granicy budował swoją kampanię wyborczą. Nie trzeba używać jakiejś agresywnej retoryki. Jak ja słyszę pana premiera Glińskiego, który jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na tą sytuację na granicy, to jest wypowiadanie znowu tych słów, które są właściwie kompromitujące, że Polska obroni się. Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Wtedy obrona granicy miała być kompromitująca. A co dzisiaj mówi pan premier? Nie będzie mowy o najmniejszej tolerancji czy jakimś zawahaniu, jeśli chodzi o wsparcie dla naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie pełnienia tej bardzo trudnej misji, jaką jest ochrona granicy, a właściwie już obrona granicy. Jak wytłumaczyć cudowną zmianę poglądów szefa rządu? Z wyjaśnieniem śpieszy wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Bo wtedy nie był premierem, zwracam uwagę. Teraz ma dostęp do wszystkich informacji, których wtedy również nie miał. Były duże grupy ludzi kilka lat temu, które patrzyły na aspekt humanitarny tej kwestii, bo ten aspekt oczywiście istniał. No i był ten słynny film zrobiony przez panią Agnieszkę Holland. Należy się cieszyć, że premier nie czerpie już wiedzy o bezpieczeństwie Polski z upolitycznionych filmów fabularnych. Jednak przyzwoitość wymagałaby, by dzisiaj premier przeprosił za swoje słowa, a także za zachowanie swoich posłów. Na początku hybrydowej operacji przeciwko Polsce politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński przynosili migrantom śpiwory, a Franciszek Sterczewski z reklamówką próbował przebić się przez kordon żołnierzy na stronę białoruską. Dzisiejsze spotkanie Tuska na granicy powinno rozpocząć się od przeprosin za falę hejtu, szczucia i wywierania presji na żołnierzach i funkcjonariuszach. Wielokrotnie rozmawiałem z naszymi obrońcami granic i oni doskonale pamiętają słowa obecnego premiera i związanych z nim polityków i celebrytów. Właśnie o to dziennikarz Telewizji Republika Michał Jelonek próbował pytać Donalda Tuska. Panie premierze, to pytanie, czy pan przeprosi za posłów Szczerbę, Jońskiego i Sterczewskiego, którzy biegali po granicy i uniemożliwiali pracę polskim służbom. Panie premierze, czy pan dzisiaj za to przeprosi? Nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Do lamentów polityków opozycji w 2021 roku przyłączył się TVN. Wojsko nie przepuszcza nikogo, także, a może przede wszystkim dziennikarzy. Możemy przejść? Nie. Dlaczego? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi, podobnie jak wiele innych. Jak widać, Straż Graniczna nie przedstawia się. Może się pan przedstawić? Nie przedstawia się, nie mówi, z jakiego powodu nie możemy przejść. Jesteśmy kilkaset metrów od granicy. Kto wam dał prawo nosić tutaj flagę polską? Jesteście zwykłymi zbirami. Do skandalicznych scen dochodziło także w Sejmie. To fragment przemówienia ówczesnego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Będę mówił, nie zakrzyczycie prawdy, nie zakrzyczycie faktów o tym, co się dzieje na wschodzie, o prowokacjach Putina i Łukaszenki, o masowym, nielegalnym łamaniu granic, o waszym zachowaniu. Wtedy, gdy Mariusz Kamiński dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za obronę polskiej granicy, ówczesna opozycja ostentacyjnie siedziała i nagrywała jego wystąpienie. Za ich ofiarność. Ostatnie brutalne ataki na żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej miały miejsce mimo umocnień powstałych w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Możemy tylko domyślać się, do jakich scen dochodziłoby na granicy, gdyby zapora nigdy nie powstała, tak jak chcieli tego politycy Platformy Obywatelskiej, czemu dali wyraz w sejmowych głosowaniach. Maciej Struk, Telewizja Republika. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystąpiło o zgodę do państwa przyjmującego na powołanie ambasadora w jednym z europejskich państw, jak udało nam się nieoficjalnie ustalić we Włoszech. Rząd podjął decyzję, pomijając prezydenta. Dotychczasowa ambasador Polski nie została jednak odwołana. Włosi mieli zaalarmować prezydenta. Czy doszło do pominięcia prawa międzynarodowego i polskiej konstytucji? Dzisiaj sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Prerogatywę prezydenta co do powołania nowych dyplomatów regulują polskie ustawy, w tym Konstytucja. Ustawa o służbie zagranicznej, konwencja wiedeńska to także te z aktów prawnych, które mówią o wysłaniu ambasadora do kraju przyjmującego. Czy doszło tutaj do pominięcia tych procedur? Dzisiaj sprawdzam. Ze źródeł w Kancelarii Prezydenta wiemy o tym, że doszło do próby powołania ambasadora z pominięciem zgody prezydenta Rzeczpospolitej. Nieoficjalnie chodzi o Ryszarda Schnepfa, który miałby zastąpić ambasador Annę Marię Anders we Włoszech. To byłaby symboliczna zmiana. Ambasador Anders jest córką generała Andersa, który zwyciężając bitwę o Monte Cassino otworzył aliantom drogę do ostatecznego pokonania Niemców i Sowietów. Zastąpić ją ma syn Maksymiliana Schnepfa, który był oficerem sowieckiej armii i po II wojnie światowej brał udział w likwidacji polskiego podziemia niepodległościowego. W lipcu 1945 roku dowodził pododdziałem wspierającym wojska sowieckie w operacji określonej mianem Obława Augustowska. To oznacza, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych już realizuje zapowiedziany plan odwołania aż 50 ambasadorów z zagranicy i powołania nowych. Przypominam, że w Polsce zgodnie z artykułem 146 Konstytucji politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Problem w tym, że przy powoływaniu ambasadorów kluczową rolę odgrywa głowa państwa. Artykuł 133 wyraźnie mówi, że w stosunkach międzynarodowych to prezydent mianuje i odwołuje przedstawicieli Polski w innych państwach, a także przy organizacjach międzynarodowych. Polska konstytucja rozstrzyga, że to prezydent mianuje i odwołuje ambasadorów oraz przyjmuje listy uwierzytelniające ambasadorów. Ponadto powoływanie ambasadorów reguluje konwencja wiedeńska z 1961 roku. Stanowi ona, że szef misji obejmuje swoje funkcje w państwie przyjmującym, gdy złoży swoje listy uwierzytelniające, zatwierdzone właśnie przez prezydenta. Nazwiska kandydatów na nowych ambasadorów powinny być także przedstawiane na Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwszą kandydaturą był szef swego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że prezydent Andrzej Duda, rozumiejąc to, że na Radę Europejską jeździ premier i premier prowadzi politykę wewnątrz Unii Europejskiej, zgodził się od razu na wymianę szefa placówki, a drugim kandydatem rozważanym przez Komisję Spraw Zagranicznych był szef swego przedstawicielstwa przy NATO i to spowodowało ogromne niezrozumienie. Tymczasem Włochy miały powiadomić Pałac Prezydencki, że MSZ wystąpił bez jego wiedzy o agremont, czyli zgodę na powołanie nowego ambasadora. To błąd, to nietakt i to narażanie się w sferze międzynarodowej na niewybredne komentarze, że w Polsce dochodzi do zgrzytów pomiędzy głową państwa, która ma te kompetencje, a innymi organami, które chciałyby te kompetencje mieć. Próby ominięcia tego procederu oczywistego w całym wolnym świecie dyplomatycznym są tak naprawdę działaniami ośmieszającymi państwo polskie. Prezydent już w marcu zapowiedział, że nikt bez jego zgody nie odwoła żadnego ambasadora. A nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. Od kilku dni w mediach pojawiają się taśmy polityków suwerennej Polski. Nagrania dostarczył poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, którego klient nagrywał ludzi z otoczenia ministra Ziobry. Taśmy miały pogrążyć Zjednoczoną Prawicę. Jednak wygląda na to po raz kolejny z dużej chmury mały deszcz, a rzekoma afera okazuje się niczym nieznaczącym incydentem. Paweł Błoch. Sprawa dotyczy rzekomego bezprawnego podziału pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Najnowsze taśmy prezentują rozmowę między posłem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem a ówczesnym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Rzecznik PiS-u starał się, aby część funduszy została przeznaczona na Ochotniczą Straż Pożarną z jego okręgu wyborczego. Cześć do pana. Wiesz co, w tym roku będziemy, ale jeszcze nie będziemy. Tak, wiesz, środki chyba będą niestety więcej tej wielkości w zeszłym roku. No to mało było, jest to w skali kraju było 10 milionów, więc nie jest przepływające. Zresztą ja powiem w ten sposób, niech ludzie po prostu składają wnioski i tyle. Główny zainteresowany Marcin Romanowski przekonuje, że sprawa nie jest żadną aferą, a środki były przekazywane zgodnie ze statutem. To były działania, które mieściły się w celach funduszu, związane czy to w przypadku OSP z pomocą osobom pokrzywdzonym, bo to strażacy ochotnicy, szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach, są pierwsi na miejscu zdarzenia. Ochotnicze straże pożarne często jako pierwsze są na miejscu wypadków. Ich działania to nie tylko gaszenie pożarów, ale również ratowanie ofiar wypadków samochodowych czy pomoc przy katastrofach naturalnych. To dlatego wspieranie finansowe jest tak ważne. Zawsze będę wspierał wszelkie inicjatywy na rzecz mieszkańców mojego regionu, zwłaszcza te, które wzmacniają bezpieczeństwo zwykłych ludzi i poprawiają ich warunki życia. Strażacy z Grojca, nie przejmujcie się, jestem z wami. Szajka likwidatorów i oszustów z Hersztem Tuskiem, Hołownią i Czarzastym nie odbierze wam tego pojazdu. Koalicja 13 grudnia grzmi, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości trafiały jedynie do środowisk prawicowych. To ma się nijak do rzeczywistości. Reklamy Funduszu Sprawiedliwości były między innymi w mediach należących do Ringer, Axel Springer czy Wirtualnej Polski. Co ważne, te środki trafiały do ochotniczych straż pożarnych i kół gospodyń wiejskich nie tylko w gminach zarządzanych przez Zjednoczoną Prawicę. Tak było w przypadku gminy Płużnica, gdzie wójtem był dzisiejszy poseł Polski 2050 Marcin Skonieczka. Prezes KGW przyszedł do gminy i prezeska KGW, przepraszam, i prezes OSP. Koła gospodyń wiejskich, nie mówmy skrótami, bo nikt... Były dwa takie przypadki, że przyszli i powiedzieli, że mają środki załatwione u tego posła. Gmina rzeczywiście złożyła wnioski i na te... No czyli pan złożył wnioski. No czyli dostawały gminy, ale... przepraszam, jak to pan powiedział, nie pisowskie. A czy pan... Sprawa dotyczy jeszcze jednego obszaru. Politycy z obozu Donalda Tuska zawsze z dystansem podchodzili do tak zwanej Polski powiatowej. Po przegranych wyborach parlamentarnych w 2019 roku pojawiły się głosy o bojkocie turystycznym terenów naszego kraju, gdzie wygrał PiS. Symbolem tego rodzaju polityki są słowa ministra skarbu z rządów Donalda Tuska Włodzimierza Karpińskiego, nagrane w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tam z Polską Wschodnią. Odpowiedzialny za wypłynięcie taśm polityków Zjednoczonej Prawicy jest Roman Giertych. Polityk dziś stoi na czele zespołu do spraw rozliczeń, który ma tropić posłów PiS-u. Roman Giertych ma za co nie lubić Zbigniewa Ziobry. W czasach, kiedy szef suwerennej Polski kierował prokuraturą, śledczy podejrzewali Giertycha o korupcję. Kiedy miało dojść do przeszukania jego domu, mecenas nagle zasłabł, a następnie ukrywał się we Włoszech. No to jest osoba, która ma motywy osobistej zemsty w stosunku do do ministra i tak należy oceniać te działania. Też zostały przekazane do prokuratury różnego rodzaju anonimowe doniesienia. Mam nadzieję, że prokuratura się tym może zajmie, chociaż myślę, że ta nadzieja jest płonna. Z Funduszu Sprawiedliwości zakupiony został również system Pegasus, dzięki któremu polskie służby skuteczniej walczyły z przestępczością zorganizowaną. Teraz za zakup tego systemu immunitet ma stracić Michał Woś, czyli w uśmiechniętej Polsce za walkę z przestępcami grozi odpowiedzialność karna. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Oglądają Państwo program Dzisiaj, to co jeszcze przed nami. Największa afera w szkolnictwie wyższym w III RP. Skład kadry reprezentacji Polski na piłkarskie Mistrzostwa Europy ogłoszony. To największa afera w szkolnictwie wyższym III RP. Przez kilka lat uczelnia Kolegium Humanum miała handlować dyplomami potwierdzającymi uzyskanie tytułu doktora lub habilitacji, a także ukończenia studiów MBA uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Teraz śledczy sprawdzają, którzy politycy są w posiadaniu dyplomów i czy uzyskali je w sposób nielegalny. Konrad Chmiała. Okazuje się, że dyplomy ukończenia Kolegium Humanum mają politycy niemal wszystkich opcji, a na kierunku MBA wykładał Konrad Wojnarowski, aktualnie wiceminister funduszy i polityki regionalnej z PSL. Gdy sprawa dyplomów na zamówienie zyskała medialny rozgłos, z oficjalnej strony uczelni zniknęły ślady tej współpracy. Szybko okazało się, że uczelnie poza politykami PiS-u kończyli również ci z Platformy Obywatelskiej. Między innymi Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny i polityki społecznej z KO. Wielu polityków koalicji likwidatorów, która rządzi w tej chwili, właśnie na tej uczelni uzyskiwało różne stopnie, dyplomy, uprawnienia. To nie jest problem Prawa i Sprawiedliwości, tylko problem obecnie rządzących. Myślę, że jest tam znacznie więcej osób, które z usług tej uczelni korzystało i przede wszystkim jest to problem ministra nauki, który powinien czym prędzej wziąć się do pracy i zweryfikować te wszystkie decyzje. W lutym zatrzymano Pawła Czy, byłego rektora uczelni, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Wcześniej działał w strukturach PSL. Teraz ujawnia dane osób, które kupiły lub dostały dyplom MBA na tej uczelni. A lista jest długa, bo liczy ponad 1000 nazwisk. Mimo gigantycznej aferze związanej z lewymi dyplomami, w którą mogą być zamieszani czołowi politycy, urzędnicy państwowi, czy menadżerowie spółek Skarbu Państwa i nie tylko, czy też wojskowi. Niektórzy traktowali je po prostu jako taką okazyjne zdobycie papieru niezbędnego po to, żeby później zajmować się biznesem. Z ustaleń Gazety Polskiej wynika, że ABW co najmniej od roku bada, czy Kolegium Humanum było wykorzystywane przez obce służby specjalne, w tym rosyjskie lub białoruskie. Tu pojawia się kolejny trop. Paweł Czy często wyjeżdżał do Rosji, na Ukrainę, Białoruś i do Uzbekistanu. Mamy informację, że niektóre osoby będące naukowcami lub przedstawicielami uczelni, z którymi spotkał się Paweł Czy, to osoby związane z rosyjskimi lub białoruskimi służbami. Skandaliczne byłoby to, gdyby wykorzystywał z wydawania nielegalnych dyplomów do tego, by po prostu legalizować w Polsce działalność osób, które są do Polski przysłane. Dzięki tym lewym dyplomom mogłyby zdobywać ważne pozycje społeczne, polityczne. Redakcja Gazety Polskiej ustaliła, że w przeszłości Paweł Czy mieszkał przez dłuższy czas w Krasnodarze, na południu Rosji, gdzie związał się ze środowiskiem naukowym na Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki. Ponadto uczelnia Kolegium Humanum współpracowała z Akademią w Moskwie, największą rosyjską uczelnią, kuźnią kadry dla Kremla i administracji. Na pewno interesuje stronę tutaj rosyjską wszelkie aspekty tej współpracy, wszelkie aspekty rozwoju gospodarczego, tajemnice gospodarcze, tajemnice handlowe, wpływanie na pewne decyzje, bo musimy mieć świadomość, że te decyzje często mają olbrzymie konsekwencje. No, często są to firmy, tak jak mówię, z najwyższej półki i to są firmy strategiczne. Rektor wspomnianej uczelni Paweł Czy był nagradzany na rosyjskim uniwersytecie w Krasnodarze. W Polsce był powiązany z prorosyjskimi działaczami PZPR, aktywnymi do dziś, oficjalnie współpracujących z ambasadą Rosji w Polsce i z Federalną Rosyjską Agencją należącą do rosyjskiego MSZ-u. Konrad Chmiała, Telewizja Republika. 14. emerytura będzie znacznie niższa. W zeszłym roku to było 2650 zł brutto, w tym roku wyniesie 1780 zł. To jest o blisko 1000 zł mniej, czyli tyle, ile wynosi w tej chwili najniższa emerytura. Wypłata czternastki nastąpi we wrześniu. Jednocześnie słyszymy o przywracaniu obciętych przez rząd Zjednoczonej Prawicy świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa. Marcin Kierwiński, były szef MSWiA, stwierdził w wywiadzie radiowym, że nowa ustawa jest już przygotowana. Kierwiński obawia się jednak weta prezydenta i dodaje: będzie nowy prezydent, to zmienimy tę niesprawiedliwą ustawę. Chodzi oczywiście o ustawę dezubekizacyjną. Radosław Jankiewicz. To są rzeczy najważniejsze. Marcin Kierwiński, były już szef MSWiA, do niedawna kojarzony był przede wszystkim z problemami z pogłosem w czasie obchodów ostatniego dnia strażaka. Okazuje się, że Kierwiński wciąż potrafi zaskoczyć, tym razem planami przywrócenia wysokich świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom komunistycznej bezpieki. Żeby znieść niesprawiedliwą ustawę dezubekizacyjną, potrzeba jest ustawy. Ustawa jest przygotowana, jest w resorcie. Powołany został specjalny pełnomocnik w MSWiA. Zrobiono maksa. I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane przez pana ministra Siemoniaka. Zrobiono maksa w tym stanie prawnym. Kierwiński, chwaląc się postępami w przywracaniu esbeckich emerytur, mówił, że na jego drodze w usunięciu ustawy dezubekizacyjnej stoi prezydent Andrzej Duda, który zawetuje korzystne dla PRL-owskich aparatczyków przepisy. I to jest oczywiście rażąca niesprawiedliwość. Polacy mają być pozbawiani pieniędzy, natomiast esbecy mają dalej żyć jak pączki w maśle. Jak nazwać ten rząd? Czy to jest rząd postkomunistyczny, bolszewicki, ubeski? Bo takie można mieć wrażenie. Uchwalona za czasów rządu Beaty Szydło w grudniu 2016 roku tzw. ustawa dezubekizacyjna zaczęła działać w październiku 2017 roku. Na jej podstawie około 40 000 funkcjonariuszy służb PRL ma obniżone emerytury i renty. Zgodnie z przepisami nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Emerytury tych funkcjonariuszy zawsze były znacząco wyższe od świadczeń emerytalnych opozycjonistów, tych, dzięki którym dzisiaj mamy wolną Polskę. Obowiązująca ustawa dezubekizacyjna dotyczy tylko mundurowych funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa. Nie dotyczy cywilów, nie dotyczy osób, którzy pracowali jako cywile. Dotyczy wyłącznie tych, którzy pracowali jako funkcjonariusze bądź żołnierze organów bezpieczeństwa państwa. Mówimy o grupie około 40 000 funkcjonariuszy. Tylu byłym funkcjonariuszom obniżono świadczenia emerytalne i te świadczenia emerytalne... Jeszcze przed wyborami do parlamentu Donald Tusk obiecywał, że przywróci dawnym funkcjonariuszom komunistycznych służb ich obcięte emerytury. Nie podoba mi się też ten pisowski model, który jest ewidentnie odwetem, jest kompletnie nieracjonalny i na pewno jest bardzo dużo ludzi, którzy niczego złego nie zrobili. Krzywdy na pewno będą naprawione. Tak. Przywrócenie odebranych praw emerytalnych funkcjonariuszom służb PRL znalazło się też w umowie koalicji 13 grudnia. Nic dziwnego, że zmiany planowane przez rząd Tuska nie podobają się uczestnikom opozycji antykomunistycznej w czasie PRL prześladowanym przez sterowane przez Sowietów służby. Żeby w jednym organizmie państwowym nagradzano po prostu prześladowców i prześladowanych. To jest jakaś schizofrenia. Pan Donald Tusk dla zdobycia władzy jest gotów zaprzedać swoją duszę. Sprawa bulwersuje tym bardziej, że 14. emerytura w tym roku będzie znacznie niższa niż w ubiegłym roku. 14. w pełnej wysokości wyniesie 1780 zł brutto. W ubiegłym roku było to 2650 zł brutto. Mam wrażenie, że Polacy już to zauważyli, że rząd Donalda Tuska nie jest rządem prospołecznym, tylko właśnie proesbeckim. Te wszystkie świadczenia socjalne wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę stopniowo są odbierane, koszty życia rosną. Bo rozliczenie rządu Tuska z ustawą dezubekizacyjną wraca w momencie, gdy ceny w sklepach są coraz wyższe, a od lipca mają jeszcze wzrosnąć opłaty za media, energię czy gaz. Pytanie, czy dla rządu 13 grudnia nie jest to nowy temat zastępczy, który ma odwrócić uwagę społeczeństwa. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. Miało być paliwo po 5,19. Nie ma. Baryłka ropy teraz jest o $40 tańsza niż w momencie, kiedy składano obietnicę taniego paliwa, ale to nie przeszkadza Donaldowi Tuskowi i jego ludziom w Orlenie, aby drenować kieszenie Polaków paliwem po blisko 7 zł za litr. Prawie 300 milionów złotych Orlen zarobił więcej w pierwszym kwartale tego roku niż w analogicznym okresie rok temu ze sprzedaży detalicznej, która opiera się właśnie głównie na sprzedaży paliw na stacjach. Co to oznacza? Że zysk Orlenu generowany jest drenowaniem kieszeni Polaków. Do tego dochodzą ogromne różnice w zyskach spółek Skarbu Państwa rok do roku. JSW czy PKP Cargo notują straty. Dla porównania rok temu za ten sam okres notowały zyski. Adrian Borecki. Kolejne miesiące mijają, a paliwo nadal bliżej 7 zł niż zapowiadanych przez Donalda Tuska 5. 5,19 to chyba nie ma. No nie ma, no. Drogo. Za każdym razem boli, jak tankuje. Miało być po 19, a jest po 7, tak prawie. Miało być lepiej, a jest gorzej. Miało być lepiej, wystarczyć przecież miała jedna prosta decyzja. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. A gdyby pan był premierem, to po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. To było przed wyborami. Po wyborach po raz kolejny szef Platformy pokazał, jak jest wiarygodny. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Wiedzieliśmy, że tak będzie. A skąd pan wiedział? Bo zawsze kłamią i kłamać będą. Ale to Donald Tusk mówił, że będzie po 5,19. To Donald kłamie? Tak, kłamie. Więc wiedzieliśmy o tym. Tusk zapewniał, że do końca marca poznamy, jakie decyzje Orlen będzie mógł podjąć, aby obniżyć ceny paliw. Tego oczywiście też się nie doczekaliśmy. Znamy za to wyniki zysków koncernu za pierwszy kwartał tego roku. Warto je porównać z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk operacyjny w detalu w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 511 milionów złotych. Rok temu było to 233 miliony. To oznacza, że tuskowy zarząd Orlenu, głównie na sprzedaży paliw, wydrenował z kieszeni Polaków prawie 300 milionów złotych więcej niż zarząd, którym kierował Daniel Obajtek. To jest cena 5,19. Proszę zobaczyć, jak Polacy zostali wydrenowani. Czy słyszeliście państwo, żeby w jakichś mediach o tym powiedziano? Czy słyszeliście państwo, że ten koncern, jeżeli chodzi o przychody, za pierwszy kwartał miał o 30 miliardów mniejsze przychody? Co to oznacza? To oznacza, że gospodarka zwalnia. To oznacza, że ludzie będą tracić miejsca pracy i już tracą miejsca pracy. To jest po prostu pochylnia, to jest pochylnia całej naszej gospodarki. Niestety potwierdzają to dane. Po pół roku rządów koalicji 13 grudnia można porównać, jak zarabiały spółki Skarbu Państwa zarządów Zjednoczonej Prawicy, a jak zarabiają zarządów Tuska. Cały zysk Orlenu w pierwszym kwartale tego roku wyniósł niecałe 3 miliardy złotych. To blisko 6,5 miliarda mniej rok do roku. Podobna sytuacja w Polskiej Grupie Energetycznej. Zarząd spółki powołany przez ludzi koalicji 13 grudnia zarobił 831 milionów złotych mniej niż zarząd powołany przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości. I to tylko przez 3 miesiące. W Tauronie różnica na niekorzyść ludzi Tuska zaledwie ponad 500 milionów złotych. To się przełoży na również problemy z inflacją. To się przełoży również na problemy dotyczące braku środków czy funduszy na inwestycje w kierunku transformacji energetycznej. I tu już bijemy na alarm, bo ten paraliż decyzyjny i właściwie nieumiejętność zarządzania będzie cały czas się pogłębiał. Widać to na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rok temu spółka w pierwszym kwartale zarobiła 1 268 milionów złotych. W tym roku w pierwszym kwartale strata blisko 10 milionów. Z kolei zarząd PKP Cargo zdecydował o skierowaniu maksymalnie do 30% pracowników spółki na tak zwane nieświadczenie pracy na okres 12 miesięcy. To oznacza, że wkrótce 6 000 pracowników może trafić na bruk. Trudno się dziwić. Rok temu za 3 pierwsze miesiące roku spółka zanotowała zysk na poziomie 104 milionów. W tym roku strata 118 milionów. Można powiedzieć, po co nam silne spółki Skarbu Państwa, skoro są spółki w Niemczech. My uznawaliśmy, że spółki Skarbu Państwa mogą być czempionami, które będą motorem napędowym polskiej gospodarki. Staraliśmy się, aby państwowe nie oznaczało beznadziejne. Niestety Tusk i ludzie pokroju Janusza Lewandowskiego już na przestrzeni dekad zawsze sprowadzali wszystko do tego, że jeśli jest coś państwowe, to jest beznadziejne i dlatego trzeba prywatyzować. A to może oznaczać kolejną terapię szokową dla tysięcy pracowników w całej Polsce. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Michał Probierz nie czekał do wieczora i dziś w samo południe ogłosił szeroki skład kadry reprezentacji Polski na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Na jego liście m.in. tylko 3 zawodników z rodzimej PKO BP Ekstraklasy, jak również absolutny debiutant w drużynie biało-czerwonych, 19-letni Kacper Urbański. Do kadry wrócił również napastnik Juventusu Turyn Arkadiusz Milik. O szczegółach powołań selekcjonera Rafał Kacprzak. Michał Probierz lubi zaskakiwać, co udowadniał już nieraz. Na jego liście znalazło się aż 29 piłkarzy, choć UEFA dopuszcza możliwość powołania maksymalnie 26 zawodników. Tak więc 3 biało-czerwonych przed wylotem do Niemiec zostanie skreślonych z listy i oddelegowanych na wakacje. Sprawdziły się informacje medialne w kwestii graczy z rodzimej ligi. Przedstawicielami ekstraklasy będą Kamil Grosicki, Bartosz Salamon i świeżo upieczony mistrz kraju Taras Romanczuk. Kogo jeszcze powołał Michał Probierz? Wśród bramkarzy rzecz jasna Wojtka Szczęsnego, jak i 19-letniego Oliwiera Zycha, który ma jedynie pomóc golkiperom przy treningach w parach. Z obrońców w czasie Euro zobaczymy m.in. Jakuba Kiwiora, Bartosza Bereszyńskiego, Jana Bednarka czy też Tymoteusza Puchacza. Najliczniejsze grono to pomocnicy, a wśród nich Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Nikola Zalewski i oczywiście Piotr Zieliński. Na liście napastników nie mogło rzecz jasna zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Szansę otrzymał również Arkadiusz Milik. Kadra rozpocznie zgrupowanie już w najbliższą niedzielę. W dniach 7 i 10 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni rozegrają towarzyskie mecze z Ukrainą i Turcją. Następnie wylecą do Niemiec, a zmagania na Euro rozpoczną 16 czerwca potyczką z reprezentacją Holandii. Nic, tylko czekać na gole, oczywiście biało-czerwonych. Dzisiaj się jeszcze nie kończy, za chwilę publicystyczna część programu, a naszym gościem będzie Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.